Co za dzień, co za poranek, co za przedpołudnie. Ale dzisiaj chmureczki się już pokazują. Wygląda na to, że idzie jednak zmiana pogody. Tak jak twierdzą ci, którzy śledzą tę pogodę. Przygalopowałam nad jeziorko. Tam uporczywie siedzi jakaś niewiasta. Jaka rysuje jakieś swoje problemy, a może radości. W każdym razie przyszłam popatrzeć na te cudne brzuski, które ruszyły już do boju. Tak jak powiedziałam wczoraj. Tu wymieszane są z innymi drzewkami. Ale tak naprawdę to właśnie brzuski się ożywiły. Polanka moja z tej strony wygląda tak. O, ładnie wygląda, ładnie, ładnie. Ciekawa jestem, czy zarośnie tak jak w ubiegłe lato. Wcześniej tu nie przychodziłam, to nie wiem, czy potrzebuję na to zarośnięcie na maksa jednego sezonu, czy może więcej. No to się sprawdzi. O, brzuzeczka piękna. Cudowne drzewo. Przepiękne. No i ścieżynka jest. Temacik do rozważań bardzo krótki. Nie miałam żadnego pomysłu. Kurczę, złapałam Instagrama, no i tam wyszukałam bardzo krótki i na temat cytacik. Szczęście lubi odwzajemniać uśmiech. Dlatego unika ponuraków. No. Zabrzmiało jak ostrzeżenie. Będziesz człowieku ponurakiem, to cię szczęście będzie unikać. I wcale nie mam planu robić tu analiz jakichś psychologicznych. Jak to jest? Czy człowiek o naturze ponurej, czy rzeczywiście jest nieszczęśliwy? A może jest szczęśliwy właśnie dlatego, że jest ponury i uwielbia swoje ponuractwo i jest w tym zakochany i... O! I zapytanie, czy jest szczęśliwy, powiedziałby tak, jestem szczęśliwy. No, można by oczywiście powątpiewać, ale... Nie ma co się na ten temat sprzeczać. No i jakież to piękne... Przedwiosenne baśki, a ja nie mogę. Proszę bardzo. Śledzenie wiosny rozpoczęte już od bazik na Leszczynie. A teraz proszę bardzo. Baśki cudne. A tutaj znowu drzeweczko się ruszyło. Znakomicie to wygląda. Szczęście lubi odwzajemniać uśmiech. Czy co? Prosta recepta. Jeżeli nie będę ponurakiem, tylko człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym, to szczęście do siebie zwabię szybciej. No bo według logicznego rozumowania tego powiedzenia, tej krótkiej myśli, to do ponuraka to szczęście po prostu nie zawita. O, co to, to, to nie. Ponuractwo nie leży w ogóle w mojej naturze. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. To nie znaczy, że dołki mnie nie dotyczą i nie bywam smutna. Przygnębiona. O, wiatreczek próbuje mnie przekrzyczeć leciutki. Nie. Bywa się i taką. I smutną, i przygnębioną, i zblazowaną, i zniechęconą, i przestraszoną, i zalęknioną. Wszystko, co kto chce. Ale tak jak już powiedziałam w swoich 200 i więcej filmikach.
nagrywam w takim nastroju, ale absolutnie nie pozostaję w nim zbyt długo albo na zawsze. A tutaj jaka niespodzianka. Proszę Państwa, jezioreczko od tej strony. Ośmielam się odważnie. O, biedne drzeweczko złamane. Nie dało sobie rady. Ależ piękne te brzozeczki, kochane. Nie brzozeczki, tylko brzózeczki. Podejdziemy do jeziorka. Zamarzniętego. No rzeczywiście, ja tutaj o wiośnie. Ja tutaj o przedwiośniu. O baśkach, a tu taki lodzik. Ale pięknie wygląda. Muszę się tu pokręcić, żeby za chwilkę zrobić zdjęcie. No to prosta recepta. Jeżeli szczęście lubi odwzajemniać uśmiech, to ja będę starała się być uśmiechnięta. Tak często, jak to się da. I wtedy będę mogła śmiało rozpocząć oczekiwanie na to szczęście. Halo, halo, szczęście. Ja już się uśmiecham. A ileż to razy w ciągu dnia człowiek się uśmiechnie? Uśmiechać się. Jak głupi do sera się śmiać, czy co? Uśmiechać się. A choćby do siebie w lustrze. Jak cię przeglądam w tym lustrze. A trochę tych lustereczek jest, w łazience jest, w przedpokoju jest. To nieraz myślę sobie, Boże, czemu człowiek się nie może uśmiechnąć? No i wywołuje, przywołuje na swoją twarzyczkę ten uśmiech. Najpierw sztuczny, a potem już taki miły. No dostałam parę komplementów na ten temat od różnych osób. Że bardzo miło się uśmiecham. I no co? Nie jestem może za piękna, ale faktycznie uśmiecham się miło. I twarz wydaje się wtedy ładniejsza, sympatyczniejsza, łagodniejsza. Są tacy ludzie, gdzie jak się uśmiechną, to tak, jakby zaświeciło słońce. A ponuraków się nie lubi. Nawet ten ponurak to też nie chce być z ponurakiem. I człowiek o ponurej naturze instynktownie szuka towarzystwa ludzi, którzy są innego usposobienia. Tak mi się wydaje, ale to taka bardzo prosta analiza. A tak naprawdę przecież każdy może być takim, jakim chce być. Chce być ponurakiem? A to dobrze, dobrze, niech sobie będzie. To niech potem nie narzeka, że go szczęście unika. No i tak to wygląda. Przepiękny poranek. Niutki, spokojny, słoneczny. Szczęście lubi odwzajemniać uśmiech. Dlatego unika ponuraków. Jedna recepta wypisana na dzisiaj. Zero ponuractwa. I zaczynamy czekać z uśmiechem, że szczęście odwzajemni ten uśmiech. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia. Bo i o czym tu więcej gadać? Przywołać uśmiech na twarz i czekać cierpliwie na szczęście.